I czas na przebieg również ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu. Zapraszam na skrót jej dzisiejszych obrad. Miniona 25. sesja Rady Powiatu Raciborskiego to przede wszystkim uchwalenie budżetu na 2017 rok oraz temat wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025. Po informacji starosty o pracach zarządu powiatu między sesjami podejmowano również uchwały w sprawie m.in. dokonania zmian w budżecie na 2016 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025. Radni głosowali także w sprawie przyjęcia sprawozdania starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok oraz w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok. Tradycyjnie już przypominamy, że szczegółowy porządek obrad, dokumenty oraz projekty uchwał są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.